Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszej rozgrywki Syberia The World Before. A zatem kontynuujemy. Jesień 1937 roku, górzysty Baltajar Leon już od kilku tygodni bierze udział w ekspedycji, początek której celem jest znalezienie mitycznego Goruna, znanego także jako Człowiek Śniegu. Im bliżej zimy, tym bardziej rośnie jednak napięcie wśród członków grupy. Kontynuujmy. No tak, musimy tutaj jeszcze się rozejrzeć, przeszukać obóz. Zobaczmy. Biedne zwierzę. Berger całkiem zwariował z tymi poszukiwaniami Człowieka Śniegu. Może tak, zobaczmy, co będzie tutaj. Pusto. Bauer i Jäger widać już wyruszyli na poszukiwanie Goruna. Jäger i Bauer od kilku wieczorów trochę przesadzają z alkoholem. A no właśnie, Bo może to jest... nie było tak niskie. Może to jest jakaś wskazówka? Tak patrzę, czy tu coś można jeszcze kliknąć. Mamy kuferek. Skrzynia w zasadzie na kod. Cztery cyfry. No na razie nie znamy kodu, ale będziemy szukać. Mam nadzieję, że gdzieś będzie on tutaj zapisany. Tylko trzeba się po prostu dobrze rozejrzeć. No zobaczmy po kolei, tutaj coś mamy. Jakiś plan? Nie? Rysunek. Ten cały Gorun nie jest zbyt ładny. Może to i dobrze, że go nie znaleźli. No przeczytajmy. Czy coś tutaj jeszcze więcej jest? Jest. Gertrud. Bauerowi pewnie nie było łatwo zostawić córkę tuż po jej narodzinach. 1937, patrzcie. Ten rok to jest cztery cyfry. Więc... Ten medal pewnie należy do Bauera. Widać, zostawił go tu, kiedy wrócił na noc. Córka Bauera. Czasem zapominam, że nie tylko ja zostawiłem za górami kogoś bliskiego. Czyli już prawdopodobnie mamy, słuchajcie, rozwiązanie zagadki tej z kufrem. No nic więcej chyba zrobić się nie da. 4.08.1937. Bauerowi łatwo zostawić córkę tuż po jej narodzinach. No, ale tu jeszcze widzę, coś jest. Aha, beczka z wodą chyba. Więc możemy, tutaj mieliśmy chyba sakiewkę właśnie. Puste manierkę napełnijmy. O, coś ciężko się kręci, ale udało się. No i mamy picie na całą drogę. Dzięki niej będę mógł wędrować tak długo, jak trzeba, żeby znaleźć Sauera. Dokładnie. No dobrze, to teraz próbujemy otworzyć naszą skrzynię, nasz kuferek. 1937. 1,
9, 3 i 7. Nic się nie dzieje. Czyli chyba to nie to. No nic, szukamy dalej w takim razie. Tu nam też tego nie odhaczyło. Nie dogonić Horsta, jeśli pójdę drogą wzdłuż rzeki. No tak, ale najpierw musimy ten obóz przeszukać. Bo jak widzimy, jeszcze nie jest Jäger to ukończone. Jäger i Bauer od kilku wieczorów trochę przesadzają z alkoholem. No tak, to sama sekwencja. Ale nigdy nie było tak niskie. To musimy troszeczkę pomyszkować, wydaje mi się. Gdzieś ten kot musi być ukryty. Tylko nie właź do mojego namiotu, Kobatis. Idź znaleźć Sauera. On nas tylko nie lubi. Tylko nie właź do mojego namiotu, Kobatis. Ewidentnie nas nie lubi. No nic, połaśmy troszeczkę, może coś tutaj ciekawego. Gdzie to licha ukrył się ten przeklęty stwór? No. Może się wkrótce okaże. Jeżeli uda nam się go znaleźć. Najpierw musimy przeszukać to obozowisko nasze. Tutaj chyba już dalej nie pójdziemy. Tam nie chcę iść, bo żebyśmy nie wyszli przypadkiem właśnie z tego obozowiska, bo potem już nie będziemy mieli możliwości powrotu. Czy tutaj coś przypadkiem nie ominęliśmy, się zastanawiam. No właśnie. Musimy przeszukać ten obóz. Coś jeszcze żeśmy gdzieś prawdopodobnie nie odkryli. Chciałbym skończyć rysować dolinę, ale Berger wywiera taką presję, że szanse są marne. No dalej ten rok 1937 się tutaj powtarza, ale to nie jest ten kot. Bo gdyby to był ten kot ekspedycji, bo gdyby to był ten kot, to powinna się nam ten kuferek otworzyć, a tak się nie dzieje. Tu też końcówka 37. No na razie tutaj żadnych wskazówek nie widać, słuchajcie. Tyle książek. Tylko Horst mógł zatargać dzieła antropologiczne poza granice znanego świata. Ma niepohamowany głód wiedzy. Horst już wyszedł. Berger takich wczoraj zrugał za brak postępów w poszukiwaniach gorunów, że zerwał się z samego rana. No i nie ma tu nic, patrzcie. No wyjdźmy. Może na zewnątrz będzie jeszcze coś, jakiś ślad. O, to jest ta skóra. Tutaj nie przejdziemy już. No nie wiem. Idź znaleźć. A no właśnie.
To jest właśnie ten rysunek. No, ale ten rysunek nic nie wnosi nam. O, mamy tutaj jakiś karabin, muszkiet. Jest niebezpiecznie i jesteśmy przygotowani na najgorsze. Oby nie była nam potrzebna. No, ale może weźmy na wszelki wypadek, da się? Chyba nie. No i dalej mamy nieprzeszukany obóz. Tutaj dalej chyba nie przejdę, coś mi się wydaje. Po to oni tak zrobili właśnie układ tego obozu, żeby nie dało się tam pójść. No cóż, mówi się trudno i szuka się czegoś innego dalej. Tylko co tu może być jeszcze? Tutaj raczej nie, tam on nie chce iść. Tu przy ognisku raczej też nie. No, jest zagadka, powiem wam. Tu dalej też nic nie widać, żeby się coś pojawiało. Tam już dalej nie chcę wychodzić, kurczę, bo to się może dla nas źle skończyć, już potem nie wrócimy. A tak jak mówię, no nie chciałbym czegokolwiek opuścić. Na nic tu więcej kliknąć nie możemy, słuchajcie. Gdzieś musi być jakiś myk, który pozwoli otworzyć ten kufer. Tylko o co tu kaman? Może ten... A słuchajcie... Już chyba... pewnie nie było łatwo zostawić córkę tuż już chyba wiem. Córka Bauera. Ten medal pewnie należy do Bauera. Widać, zostawił, kiedy wrócił na noc. 0408 1937 0408, czyli być może pierwsza sekwencja. Dzień i miesiąc. No, jeśli to nie zadziała, to już nie wiem. Sprawdźmy to. Zero, cztery, zero i osiem. O, widzimy. Dało się, pięknie. No to otwieramy. I co my tutaj mamy, co widzimy? Robert, podły. O co chodzi? Przeczytajmy. Pełnią ten grunt zawęcień spowodowany niepowodzeniem ekspedycji. Nalegam jednak, aby nie obwiniał pan Herbergera ani pozostałych naukowców. Jeśli ktokolwiek jest tu winny, to bez wątpienia Leon Cobatis i jego brak dobrej woli staje się coraz wyraźniejszy. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby od samego początku celowo sabotował wszystkie nasze działania. Czyli tak, no trochę po bandzie tutaj poszedł. No. Coś więcej? Idealny porządek. Cały Bauer. Nic tu więcej chyba już znaleźć nie znajdziemy, coś mi się wydaje. No ale dobra. No to chyba tyle. Powinienem dogonić Horsta, jeśli pójdę drogą wzdłuż rzeki. Ale dlaczego nam się ten obóz... Jak gdyby nie odhacza? Nie wiem. Coś jeszcze chyba gdzieś tu jest, ale nie mam już pojęcia, słuchajcie, co. To była chyba ostatnia rzecz, która była nierozwiązana tutaj. A tu jednak się okazuje, że gdzieś jeszcze jakiś myk jest.
Jäger i Bauer od kilku wieczorów trochę przesadzają z alkoholem. Morale nigdy nie było tak niskie. Gdzieś jakaś zagadka musi być. Pytanie tylko gdzie? No bo to była ostatnia rzecz, którą w zasadzie mogliśmy tutaj potencjalnie zrobić. A tutaj no okazuje się, że... Chyba nie ma tu już nic do zrobienia. O, patrzcie. Mogę już opuścić obóz. Właśnie, ale właśnie. Jeszcze się doigrasz, Bauer. Czyli mamy już obóz zaliczony. No dobrze, super. W takim razie może jeszcze się uda coś z nim porozmawiać, czy niekoniecznie? Nie, coś nie. Nie mogę. Kazałem ci iść nad rzekę i znaleźć Sauera. No tak. Dobra. Szkoda czasu. Idziemy. Już tutaj nie wrócimy, więc trzy razy trzeba się zastanowić, czy już mamy iść. No nie wiadomo, co robić. On się ogląda za siebie. Opuść obóz, zostań. A może zostańmy? Co wy na to? Chyba jednak tutaj zostanę. Tylko co w tym obozie dalej robić? No nie, musimy znaleźć tego Sauera. Dobra, to idziemy. Nie ma co. No, pytanie, będzie kolejny raz. Czy opuszczamy, czy idziemy? Opuszczamy tym razem. Dobrze. Lepiej już pójdę. Dokładnie. Patrzcie, jakie piękne okoliczności przyrody, jak to się mówi. Drzewo zwalone. O, coś tu mamy. Zobaczmy. Już jesień. Musimy wkrótce opuścić góry. Inaczej nie przeżyjemy. No dokładnie. Powinienem dogonić Horsta, jeśli pójdę drogą wzdłuż rzeki. Żadnych podpowiedzi na razie. No, chyba tu nie... O! Ale... Tylko czy... Nie, chyba tutaj my nie przejdziemy, słuchajcie. Bo tu zaczynamy się... Nie wiem, zaraz... No nie, tu będziemy się chyba cofać, słuchajcie. Tak, tak, tu trzeba iść w górę jednak. Czyli w tamtą stronę, ale tu mamy te głazy, więc... Aha, czyli tutaj po prawej mamy ścieżkę, dobra. Jest tam kto? Popatrzmy. Ktoś wyraźniej zostawił swój sprzęt. A no właśnie. Lepiej to sprawdzę. Nie ma to jak lektura pośrodku pustkowia. Ach, ten Sauer. Nie ma to jak lektura pośrodku pustkowia. Ach, ten Sauer. To coś musi, słuchajcie, oznaczać. Cokolwiek to tu zostawił, najwyraźniej bardzo się śpieszył. Albo pewnie coś się tu zatrzymał. Napadło. Może chciał odpocząć. Jeden z naukowców tu odpoczywał. Albo w ten sposób. Najpewniej Sauer. Ale dlaczego tak się śpieszył, że nawet nie zabrał sprzętu? A no właśnie. Się rozejrzy i ustale, co tu się wydarzyło. To jest zastanawiające. Czy tu coś jeszcze jest? No chyba nie ma. Tędy to nie przejdziemy, coś mi się wydaje. Może tutaj w górę właśnie się uda przemieścić. Żeśmy jeszcze raz zamknęli te przedmioty. No to żeśmy patrzeli. Patrzcie, tutaj jakiś chyba ślad jest właśnie. O, no. No. O, spójrzmy. Co to jest, do licha? Niewidzialna ręka, to także ty. Znak sprawił, że Sauer na chwilę się zatrzymał.
Lepiej go poszukam i spróbuję wyjaśnić sytuację. A pamiętacie to hasło? Niewidzialna ręka to także ty? Jak pamiętacie, to dajcie znać w komentarzach. No i co my tu mamy? Nic nie mamy. Co to jest? O. Całe? Co u licha? Ciii. Popatrz na to. Czy to jest? Tak, to Gorun. Tak, to Gorun. Usłyszałem go, kiedy robiłem sobie przerwę. Szybko, zawołałem resztę. Czyli to znaleźli. Jest ranny. Zostanę i spróbuję go dosięgnąć, zanim porwie go strumień. Tak, Leon. Okej. Ale nie zgub go. No dobra, mały. Bez obaw. Idę po ciebie. No tak. Musimy teraz dotrzeć do Gruna. Prąd jest zbyt silny. Muszę znaleźć inną drogę. Co możemy tu zrobić? Prąd jest zbyt silny. Muszę znaleźć inną drogę. Tam, gdzie te chorągiewki przejść? Patrzcie. Bo tutaj więcej to już chyba nic nie ma. Tu wyżej się nie da. Nie, nie, tam są skały, więc tam już chyba raczej to nie ma sensu. Tu jest wodospad, więc też nie. No nic, zobaczmy tutaj. O, o, patrzmy, popatrzmy, popatrzmy, popatrzmy. Obejrzyjmy. Pień nie jest zbyt gruby. A no właśnie, no to cóż. Użyjmy w takim razie toporka. No, maczety. Toporka nie mamy, więc... Jak to się... A, tak. Dobra. Zakleszczyło się. No. No i co dalej? Aha, czyli teraz musimy popchnąć, żeby po prostu położyć to drzewo i będzie stanowiło pewnego rodzaju przejście nad tym potokiem. Strumieniem. No i mamy drogę otwartą. No. Ostrożnie, Leon, to nie jest najlepsza pora na kąpiel. Zapewne. O kurczę, no. Dajcie znać w komentarzach, czy macie lęk wysokości. Może być... Nie, dojdzie. Dobra. Czyli zadanie wykonane? Co dalej? Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę obejrzeć twoją ranę. Co mogę mu dać, żeby go oswoić? No raczej nie maczetę, suchary chyba. Nie, suchary chyba. Chociaż ciekawe, czy manierka z wodą też by była skuteczna w oswajaniu? Proszę. O, pytanie, czy weźmie. Grzeczny chłopak, już dobrze.
poruszać kursorem, aby się przesunąć, czyli w tym momencie on się... Leon się cofa. Nie bój się. Dobra. Wszystko gra, mały. No i? Grzeczny chłopak. No jedz. O. Chyba się udało. No, weźmie czy nie? O. Boi się chyba. Dobre, prawda? Złamana. Chcę ją tylko obejrzeć. Słuchaj, mały. Jeśli pokażesz mi ranę, dam ci później sucharka, tak? Jest złamana. Pewnie bardzo boli. Zuch, chłopak. Jak opatrzę ranę i usztywnię nogę, będziemy mogli zaprowadzić cię do obozu. Zaczekaj. Zaraz wrócę. Cierpliwości, kolego. Zaraz tu będę. No. Załóż szynę na nogę Goruna. Tylko w jakiś sposób... Coś tutaj... Gorun może się zdenerwować, jeśli sobie pójdę. Aha, bo to jest droga powrotna. Coś, czego mógłbym użyć. No tak. No po kolei lećmy. Jakieś gałęzie? Tam są dwie gałęzie przeniesione przez rzekę. Dobra, bierzemy. No, takie zwyczajne gałęzie. Ale gałęziami samymi chyba... O, tu coś... Dobra, lećmy. Znaczy, sprawdźmy. Mógłbym wykorzystać te liany do zrobienia szyny, ale coś je blokuje. Aha, ten pienik tutaj, który wystaje. O! O, uda się zaraz. Odsuniemy pień i będziemy mieli za chwilę liany. Właśnie. Powinny dobrze unieruchomić szynę Goruna. No. Też mi się tak wydaje. No dobra, czyli co, mamy komplet. Więcej już chyba nic nie ma, więc wracamy do naszego... Dobrze, Goruna. No i... Będzie trochę piekło. Oj, chyba to nie jest woda. Zaraz to tu w dół trzeba chyba. Chyba to nie jest woda, słuchajcie. No, lej. Ja naiwnie liczyłem, że wodę do manierki nalewano. A to dezynfekator. No i dobra, innego opatrzona. Chyba. Teraz musimy cię zabrać na drugi brzeg. No dokładnie. Tylko jak my go przeniesiemy teraz, słuchajcie? Jakieś nosze trzeba by było zrobić, albo no nie wiem. Co on wymyśli tutaj? Hej! To twoje dzieło, kolego? A. Wolisz malować niż mówić. Mhm.
Czyli ta niewidzialna ręka to było również jego prawdopodobnie jego malunek. Aha, on tak pójdzie. Oj. Po tej kłodzie, po tym przewróconym drzewie. Jeszcze z nim. Boję się na to patrzeć. Ale nie, uda się, widzę, uda się. Powolutku, pomalutku, aż do skutku. Teraz musimy poczekać na resztę. No, chyba trzeba kontynuować, bo tutaj raczej się nic nie zadzieje, tak? A, chcesz sucharka? Mały spryciarz. To był młody osobnik, moja miła. Prawie dziecko. Kiedy spojrzałem mu w oczy, wiedziałem, że to istota obdarzona rozumem. Gdy zjawili się pozostali, od razu wyczułem, że nie podzielają mojego poglądu. Jakąś skrzynię przynieśli chyba na niego. Wydawali się całkiem zaślepieni. Nie widzieli w Gorunie jednostki. No i go uwięzili. Było jasne, że młody Gorun nie był w ich oczach istotą, lecz tylko obiektem badań. Z tej ekscytacji jakby zatracili zdrowy rozsądek. Ale ta klatka od samego początku tutaj ta stała, jak żeśmy tam zwiedzali ten obóz wcześniej, nie wiem czy pamiętacie. Więc można było się spodziewać, że to jest miejsce przeznaczone na tego Goruna właśnie. Masz tu owoce. Zamknęliście go w klatce. Każdy byłby przerażony. Ma być cicho, bo go zaknebluje. Co to? Co to się dzieje? Zlokalizuj źródło krzyku. Tak jakby gdzieś z przodu. Nic nie widać. Co, ognisko? Nic tu nie widać, patrzcie. Gdzieś w tych górach chyba ktoś idzie na pomoc temu Gorunowi, którego oni zamknęli. No ale ja tu kompletnie nic nie widzę, żeby cokolwiek w tych... Tu gdzieś coś było, zobaczmy.
Zlokalizuj źródło krzyku. Odgłos chyba dobiegał z pomiędzy namiotów, na skraju obozu. Aha, no dobrze, zobaczmy w takim razie. O, jest. No, teraz będzie akcja pewnie jakaś. To chyba jego matka. Matka Goruna, jeśli go wypuścimy, to sobie pójdzie. I stracimy dorosłego osobnika? Oszalałeś? No nie. Dobra, mamuniu. Nie widzisz, jaka jest wielka? Zrani ją, a nie zabierzemy jej stąd żywej. A kto powiedział, że musimy? Nie wszystkie są nam potrzebne żywe. O kurczę. Nie! Bardzo dobrze. No, i uciekaj teraz. Przepraszam, Berger, ale nie pozwoliłbym, żebyś... O. Co z tobą, Reinhardt? Co, on nie żyje? O kurczę. Zabił Bergera. No nie. Bauer, czekaj. Widzieliście? To był wypadek. Tego to bym się nie spodziewał. Chciał zabić Goruna, więc ja nie chciałem go. O kurczę. To będziemy mieli teraz dwa trupy. No nie. Żyje czy nie? Chyba nie? A nie, żyje chyba. Żyje. O, mój łeb. O kurde. No i co my tu zrobimy? Spróbuj uciec. Ciekawe jak. O mój Boże. Berger. Wybacz mi. Nie chciałem cię... No słabo trochę. Co tu możemy zrobić? O! Obejrzyjmy. Ten kamień wygląda na ostry. Jeśli go dosięgnę, może przetnę więzy. A no właśnie. No, może kopnąć nogą. Jakoś tam. O. Może się uda. Zaniosę mu zupy. Jeszcze padnie z głodu. Łajdak nie zasłużył na żarcie. Typowy Horst. Zawsze myśli o innych. No i co on teraz zwieje? Nie boisz się, że wam ucieknę? Zamierzają oddać cię w ręce władz w Kantarze za zabójstwo Reinharda Bergera. To mnie nie dziwi. Trafiłem na list Bauera, w
którym mnie obwiniał za całe zło świata. Planował to już od jakiegoś czasu. Ale nie pozwolę im na to. Choć popełniłeś błąd, nie zasługujesz na to, co Bauer i Jäger zaplanowali. No. Udawaj, że masz więzy. Zaczekaj, aż obaj usną. Czyli pomoże nam. Zabierz swój sprzęt i uciekaj jak najdalej stąd. Jasne? Oczywiście, że jasne. Tak, ale... Oto więc cała historia, droga Dano. Nie wiem, co się teraz ze mną stanie. Dokąd zaprowadzi mnie teraz los? Ani jak potoczy się moje życie zbiega. No i? Pamiętaj jednak, że moja miłość do ciebie wcale nie słabnie i marzę o tym, żeby trzymać cię w ramionach. Kocham cię bardziej niż cokolwiek na świecie. Leon, malarz z Alp. Dana! O mój Boże! Dano! Co ci jest? Lena! Chodź szybko! Czyli tak wyglądała ta historia. Pamiętniczku. Tyle się wydarzyło, odkąd dostałam list od Leona kilka dni temu. Wracam do zdrowia. Dziś tata i mama powiedzieli, że będę musiała wyjechać. Wyjaśnię, co się dzieje. Tylko nie wiem, od czego zacząć. Muszę zebrać myśli i skończyć się pakować. No dobrze, słuchajcie. W takim razie w tym odcinku to by było na tyle. Resztę będziemy kontynuować sobie już dalszą część w następnych. Dziękuję za to, że żeście dotrwali do tego momentu. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, łapkowania, komentowania i czego sobie życzycie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.